Miasto jest otwarte. Otwarty jest wiatr i wahanie. Wszystko, co się wydarzyło, czeka na ciebie. Twoje klęski nie zapomniały o tobie. Jest już późno. Milczenie wraca do milczenia. Spróbuj zasnąć. Miasto rozpadało się. Mocna, pewna siebie substancja, której w południe dodawało odwagi światło słoneczne, ustępowała miejsca niepewnym, tchórzliwym plamom. Nie zaśniesz dzisiaj. Zbuntują się twoje różowe powieki. Będziesz miał oczy czerwone, piekące i serce spuchnięte od wspomnień. Nie zaśniesz. Nie zaśniesz już nigdy. Za dużo się zdarzyło. Po raz pierwszy jestem świadkiem, poniekąd uczestnikiem nawet, bo tutaj różne rzeczy ze mną się działy. Podpisywałem, dawałem autograf w trakcie spektaklu. Pewna piękna dama klęczała przede mną. Bardzo byłem poruszony właśnie jakością pracy aktorskiej i jakością muzyki i urokiem tych młodych ludzi. Bardzo im za to dziękuję. W Nowej Hucie rzadko bywałem. Należy do tych niepoprawnych krakauerów, dla których Nowa Huta jest na końcu świata. Bardzo się tego wstydzę, ale tak jest. Także ten dzisiejszy wieczór jest dla mnie przeżyciem także i z tego powodu. Odkrywam tajne życie Nowej Huty. Mój ojciec przyjechał tutaj w 1949 roku. To wtedy tutaj jeszcze jako Huty w ogóle miasta, osiedli nie było. No, ojciec mój ciężko pracował, bo był, pracował jako betoniarz przy wykopach. Ja później do tej grupy ojcowskiej dołączyłem i ja tam zapoznałem się z kierowcami, którzy jeździli. I oni mnie po prostu namówili, żebym poszedł na kurs kierowców. Poszedłem na ten kurs kierowców i dowoziłem, rozwoziłem ludzi po kombinacie. Ale to tak w dzień się jeździło, a wieczorami się grało po knajpach. A to muzykowanie moje, to jest moje życie. No. Biorę gitarę, to nieraz 2-3 godziny gram. Żona się położy, słucha, a ja się żony pytam, tak wiesz, mówię, zobacz no tam na program, jaki film jest o 8 w telewizorze. Nie ma, słuchaj, nie ma, graj spokojnie, bo nie ma filmu. No to gram, a później, a o 9 dopiero film jest. No i ja patrzę na gazetę, a tu o 8 piękne filmy były. Miłość opętała mnie do mojej cyganki, oczy piękne czarne ma, niczym za węgielki. Oczy piękne czarne ma, niczym za węgielki. Aj, radi, 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 na, 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 na. Oczy piękne czarne ma, niczym za węgielki. Oczy piękne czarne ma, niczym za węgielki. A cyganko miła ma, co za urok tobie, że chłopaków wszystkich stron rozkochałaś w sobie. Że chłopaków wszystkich stron rozkochałaś w sobie. Aj, radi, 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 daj, na, 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 daj. Całowała dzisiaj mnie do białego ranka. Całowała dzisiaj mnie do białego ranka. Witold Michalik zapisał się złotymi głoskami na kartach historii Nowej Huty. Jego pasją była fotografia. Znałem go osobiście, swoją pracownię fotograficzną oraz studio fotograficzne urządził w sposób bardzo oryginalny w swoim małym, prywatnym mieszkanku na osiedlu szkolnym. W latach 50. zorganizowałem na terenie Nowej Huty klub fotograficzny, a później klub filmowy.
Witold Michalik zdobywał liczne nagrody na wystawach międzynarodowych oraz wystawach krajowych. Jego cennym trofeum było Grand Prix fotograficzne za dzieło Macierzyństwo. Od zarzutu o demoralizacji uratowała mnie recenzja w gazecie krakowskiej i recenzja ta była pochlebna i już nie było mowy o jakiejkolwiek pornografii. Mówią mi, bym przestał się nareszcie szarpać, bym zdecydował się i dokonał wyboru. Albo fotografia, albo chore serce. Kto o mnie jutro będzie pamiętał? Zdjęcia, może zdjęcia mają dłuższy żywot. Nie ma go między nami już blisko 20 lat. A dalej żyje między nami jego osoba, jego twórczość. Jest po prostu z nami.